Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie i panowie ministrowie, ale jakoś tak coraz mniej. Ja chciałam zadać pytanie ministrowi Gróbarczykowi. I chcę przypomnieć na początku, że PiS rządzi 7 lat. Wprawdzie z przerwą, ale ja będę o to ostatnie 5 lat pytać. Mówił pan minister, że przestawiacie gospodarkę wodną z działań odwadniających na irygacyjne, czyli nawadniające. Ja chciałam zapytać w tym kontekście, czy takim nawadniającym działaniem jest wielki program budowy wielkich rynien i zamiany polskich rzek na te rynny, żeby szybciej odprowadzały wodę do Bałtyku. Piętrzenie, prostowanie, betonowanie, budowa kanałów, kanału od Raduna i kanału Śląskiego i innych, tylko w celu użeglownienia. A co będziecie nimi spławiać? Czy pod prąd węgiel z Kolumbii? Czy będziecie spławiać tym zboże na eksport, które właśnie sprzedajecie, że nie będzie dla Polaków mąki na chleb? I chcę zapytać, jaki w tym kontekście jest koszt dotychczasowych działań związanych z użeglownieniem polskich rzek? Ile kosztowały już plany budów wielkich zbiorników, które odwadniają, a nie nawadniają gleby? I jak to się ma do 150 milionów zaplanowanych, ale jeszcze nie wydanych na małą retencję? Ile wydaliście do tej pory na te duże hasła i polityczne projekty, bo w realu nic z nich nie istnieje? I chcę też zapytać, gdzie jest minister Ardanowski, tak troszczący się o rolnictwo i suszę w rolnictwie? Ja rozumiem, że prowadzi kampanię razem z prezydentem Dudą, ale minister Gróbarczyk też prowadzi kampanię z prezydentem Dudą, a jednak jest i to się chwali.